Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pytamy kart, czy wrócicie do siebie, więc od razu z automatu wyjaśniam, że jest to czytanie skierowane do osób, które miały związek, ale się ten związek zakończył i no, generalnie jeszcze gdzieś tam wiązalibyście z tą osobą nadzieje jakieś, bądź ewentualnie z partnerem jesteście w separacji, no i zastanawiacie się, czy tutaj jeszcze coś jest do zrobienia w tym Waszym związku, czy to jeszcze wypali, czy uda się zrobić to jeszcze raz, czy w ogóle warto wchodzić do tej samej rzeki dwa razy, no bo panuje takie ogólne przekonanie, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, ale wiecie, życie pokazuje różne scenariusze, no i czasami po prostu okazuje się, że ktoś coś przemyślał, ktoś dojrzał do pewnych spraw, ktoś się zmienił, no i rzeczywiście taki związek po czasie może mieć też jakąś przyszłość, także nie jest powiedziane, że to jest zawsze z góry skazane na porażkę. Zanim przejdę do tego czytania, oczywiście poproszę Was o to, żebyście sobie wybrali jedną z trzech opcji. Opcja numer 1, opcja numer 2, opcja numer 3. Wy sobie wybierajcie po prostu te karty, które Was najmocniej przyciągnęły w pierwszej sekundzie. Natomiast za chwileczkę będziemy je odkrywać. No i sprawdzać, jaki jest tutaj przekaz dla Was. Możecie sobie pomyśleć o tej swojej osobie, zwizualizować ją w myślach, wyobrazić sobie, zadać to pytanie właśnie, czy on, ona wróci, używając imienia tej osoby. Zanim przejdziemy jeszcze do czytania, zapraszam serdecznie, ponieważ w tematyce tego czytania to się akurat mieści, na rytuał walentynkowy, rytuał przyciągania miłości. Można przyciągnąć oczywiście byłego partnera, jeśli on jest osobą dobrą dla Was, taką dopasowaną i to rzeczywiście jest dobre połączenie, to tutaj można pomóc troszeczkę energetycznie, bądź ewentualnie, jeżeli ktoś się czuje osamotniony, chciałby już czegoś nowego, no to też możemy tutaj przyciągnąć właśnie w ten sposób nową miłość. Rytuał walentynkowy, on jest zarezerwowany dla wszystkich darczyńców, którzy od dnia dzisiejszego aż do 14 lutego będą po prostu wpłacali darowizny na rzecz tego kanału. Darowizny tak naprawdę w jakiejkolwiek kwocie, może to być symboliczna cegiełka, bo też wiadomo, że no nie każdy dysponuje jakąś większą gotówką, nie każdy jest w stanie przekazać więcej, ale liczy się po prostu taki dar serca. Więc można tutaj przystąpić do tego rytuału, bądź też do aktywacji kodu obfitości. To jest też bardzo ważne, ponieważ zazwyczaj właśnie osoby, które zastanawiają się, czy ktoś tam do mnie wróci, czy my jeszcze będziemy razem, co ja na przykład takiego zrobiłem, czy zrobiłam, jaki był błąd we mnie, co było nie tak we mnie, że ta osoba mnie zostawiła, odeszła, to zwłaszcza ci, którzy właśnie zostali pozostawieni, to często podchodzą do tego z takiej energii braku, czyli mi czegoś brakuje, ja nie jestem wystarczająco dobry, dobra, ja nie mam tej osoby, ja po prostu cierpię, czuję się strasznie i właśnie chcę przyciągnąć to, czego mi brakuje i właśnie dlatego tego nie przyciągam, ponieważ pomnażam tylko i wyłącznie ten swój brak, bo nie mam właśnie tego kodu obfitości. Więc tutaj również zapraszam osoby, które by chciały dla 10 osób, które właśnie przekażą darowizny na rzecz kanału, również w jakiejkolwiek wysokości dowolnej. W najbliższym czasie również te osoby otrzymają link do 5-odcinkowego szkolenia, jak aktywować samodzielnie kod obfitości i możecie sobie z tym pracować przez cały czas. To jak już sobie raz, że tak powiem, wykupicie, to będzie dla Was dostępne i tam nauczycie się właśnie tych technik, jak przyciągać, kreować w swoim życiu pozytywne rzeczy, bogactwo, przyciągać po prostu spełnienie i dobrobyt w każdej dziedzinie życia. Więc tutaj a propos właśnie tego czytania, no to serdecznie polecam. Można obecnie tych darowizn dokonywać tylko i wyłącznie przez PayPal. On jest podany tutaj w opisie pod filmem, ale też zachęcam do spojrzenia sobie w zakładkę społeczność, ponieważ tam są dokładnie rozpisane te dwie rzeczy, czyli rytuał walentynkowy 14 lutego oraz szkolenie, aktywacja kodu obfitości i tam możecie sobie poczytać dokładniej, co to po prostu oznacza, z czym to się je, co to jest. A tymczasem przechodzimy sobie już do tego czytanka. No i sprawdzamy poszczególne opcje, jak to zwykle bywa. Po prostu musimy się z tym zapoznać, zobaczyć. Opcja numer 1. Zobaczmy, co dla Was, moi drodzy, czy wrócicie do siebie. Pokazuje nam się as mieczy, czyli na pewno jakieś takie poważne rozmowy tutaj by się szykowały. Albo one już były, albo dopiero będą. Być może trzeba będzie przedyskutować. Na nowo jakby tutaj być może
może ułożyć równowagę w tym związku. Pokazuje się szóstka pentakli, czyli tutaj też jakieś sprawy pieniężne, takie związane z podziałami jakowychś majątków mogą wchodzić w grę, jeżeli gdzieś tam zgromadziliście wspólny majątek. Karta siły pokazuje tutaj nam na to, że jest silne połączenie między wami, bądź też ktoś próbuje być silny w tej sytuacji, pokazać swoją niezależność. Na pewno dojdzie tu do jakichś takich istotnych rozmów. Ta szóstka pentakli, jeżeli wy jesteście na przykład małżeństwem w separacji, czy po prostu byliście formalnie małżeństwem, to ta szóstka pentakli może pokazywać tutaj, że będziecie po prostu się dzielić czymś, dzielić majątkiem, dzielić właśnie jakieś dobra. I karta siły pokazuje, że potrzeba tu będzie dużo determinacji, dużo wytrwałości, aby sobie coś tam wywalczyć. Więc w takich sytuacjach, no tutaj rzeczowa rozmowa tylko i wyłącznie, ale raczej tutaj bym powrotu nie widziała. Natomiast jeżeli to był bardziej taki związek luźny, na zasadzie może jakiegoś konkubinatu, czy tam po prostu no, takiego związku, gdzie nie łączył Was wspólny majątek, to tutaj bym powiedziała, że będą rozmowy, będą pertraktacje, że może być tak, że jeszcze właśnie wrócicie do rozmów na temat Waszego związku. No i tutaj będzie Was też mocno do siebie przyciągało. Jakieś też takie karmiczne zależności pomiędzy Wami są. Prawdopodobnie one się zrównoważyły i dlatego po prostu no, spotkaliście się, zrobiliście tam między sobą i po prostu się rozstaliście, czy macie zamiar się rozstać. Natomiast też tutaj jakby trzeba będzie się wykazać taką siłą woli w tej relacji, jeżeli w ogóle by tu miało być mówione o tym, że gdzieś tam jeszcze pracować, bo bardziej mi się to pokazuje, że jest takie poukładanie relacji, jak się kłóciliście, to tutaj wychłodzenie tych emocji negatywnych, takie po prostu, nawet bym powiedziała wręcz przyjacielskie stosunki, można powiedzieć, może nie takie przyjacielskie, w sensie bardzo zażyłe, ale takie, że rozstajemy się w zgodzie, obie strony są ukontentowane, zadowolone, tak po prostu jesteśmy w stanie tutaj to zrównoważyć, kiedy opadną pierwsze emocje, no i po prostu jakoś tak rozstać się z godnością. Tak bym to powiedziała. No raczej myślę, że tutaj szanse na taki powrót byłyby niewielkie. Opcja numer 2. Tutaj nam się pokazuje król kielichów, czyli jest jakiś kochający mężczyzna, pokazuje nam się wisielec i pokazuje nam się król mieczy. Czyli tutaj jakby właśnie sugerują mi te karty, że prawdopodobnie to męska strona się oddaliła, że tak powiem, z tej relacji. I teraz pytanie jest takie, dlaczego ten mężczyzna się oddalił? Może to być też kobieta, jeżeli by to była taka kobieta czynna, działająca, bardziej taka w męskiej energii, a mężczyzna w związku bardziej emocjonalny, to rzeczywiście tym królem pucharu i królem mieczy mogłaby też być kobieta, bo ja myślę, że to jest ta sama osoba, tylko ona tutaj przechodzi jakąś zmianę, ponieważ pokazuje nam się wisielec, czyli ta osoba tak jakby obróciła się o 180 stopni, wisi teraz głową w dół i to rzeczywiście tak by wyglądało, bo tu był król pucharów, czyli osoba taka kochająca, stawiająca na otwartość, na uczucia, też przezorna, bo to nie jest osoba naiwna, ale idzie to w kierunku króla mieczy, czyli osoby takiej dosyć surowej, takiej, która się odcięła w pewien sposób. Ona się mogła odciąć od Was, bądź po prostu od swoich uczuć i emocji. Czyli jeżeli jeszcze jesteście gdzieś tam, powiedzmy, jedną nogą w tym związku, jakaś tam separacja jest, to tutaj ta osoba może właśnie szukać samotności, dystansu. Ten mężczyzna musi sobie tutaj po prostu przemyśleć, bo tu się pokazuje karta wisielca, no i to zawsze pokazuje jakąś taką zmianę, że my musimy tutaj zmienić perspektywę patrzenia. Musimy tutaj właśnie tak no troszeczkę z innej perspektywy spojrzeć na swoje sprawy. Tutaj niestety też może to pokazywać właśnie coś takiego jak wypalenie uczuć, czyli że te uczucia właśnie z męskiej strony były, teraz jest taka oziębłość, chłód jakiś, to może być spowodowane wypaleniem uczuć, no i wtedy już raczej by się nie dało tego prawdopodobnie odbudować, zwłaszcza jeżeli jesteście w rozdzieleniu. Natomiast może to być też spowodowane tym, że ta osoba obecnie ma jakieś innego rodzaju problemy i coś takiego ważnego w życiu przechodzi, że musi teraz zachować taki trzeźwy umysł. Jeżeli jesteście kobietami, a miałyście mężczyznę, który był żonatym mężczyzną, to być może on się od Was oddalił po to, żeby po prostu wziąć rozwód. I dopiero kiedy już uporządkuje te swoje sprawy matrymonialne, weźmie rozwód, bo król mieczy pokazuje właśnie też partnera po rozwodzie, to on może wtedy dopiero do Was wrócić. Być może gdzieś tam tak za punkt honoru sobie to wziął ten mężczyzna, że no dopóki na przykład nie ma tego rozwodu, to nie chce Was gdzieś tam zwodzić, oszukiwać, chce po prostu być tak nie na pół gwizdka, więc też jeżeli ktoś ma taką sytuację, to tak by mogło to wyglądać.
No i teraz, moi drodzy, opcja numer 3. Opcja numer 3, mamy trójkę pentakli. Ktoś tutaj bardzo usilnie nad sobą pracuje. Może się rzucił w wir pracy, pracy zawodowej bądź pracy nad sobą. Słuchajcie, tu są dwie dziewiątki. I to by właśnie mogło to wskazywać, czyli osiągnięcie jakiejś takiej niezależności i emocjonalnej, i finansowej. Czyli jeżeli byliście na przykład małżeństwem, czy takim związkiem, gdzie no, ta zależność była, czyli wspólne finanse, jakaś też taka zależność uczuciowa, emocjonalna, to ta osoba jakby pracuje tutaj w tym momencie nad sobą i ona się chce uniezależnić. Ona chce być po prostu jakby sama sobie panem bądź panią. Chce po prostu rozwijać siebie, mieć swoje własne jakieś tam finanse, swoje własne poukładane życie. Tu nawet nie chodzi o to, że ta osoba gdzieś by ciągnęła w kierunku osoby jakiejś trzeciej poza związkiem, tylko bardziej w kierunku bycia singlem i zasmakowania takiego życia w pojedynkę. Jakby w tym momencie ta osoba czuje, że to jest po prostu czas dla mnie, ja nie chcę teraz żadnego związku, teraz mi jest najlepiej w samotności. Też raczej tutaj z tych kart no, nie wynika, że osoba ta w ogóle myślałaby o powrocie, przynajmniej nie na ten moment. I ja myślę, że to jakby taka postawa, która też Wam, osobom pytającym, właśnie tym, które wybrały trójeczkę, mogłaby sugerować, że Wy też powinniście się w tym momencie właśnie skupić na sobie, na samorozwoju. Bo to jest to, co powiedziałam też na początku, zapraszając Was do kodu obfitości, czy do rytuału walentynkowego, że tu trzeba najpierw wyjść z tej energii braku. Czyli jeżeli czekamy, siedzimy, nie rozwijamy się, licząc, że ktoś tam do nas wróci, no to zazwyczaj tutaj ta osoba nie wraca. A nawet jeśli wraca, to wracają też stare problemy. Czyli po prostu no, te przyczyny, z powodu których się rozstaliście wcześniej, wcale nie są zapomniane, tylko cały czas mamy z nimi do czynienia na przykład. Więc to tak naprawdę jakościowo tego związku i tak nie zmienia. Więc tutaj my musimy się zmienić, jeżeli oczekujemy innych rezultatów. I Was również właśnie, jeżeli jesteście w grupie trzeciej, to bardzo serdecznie zapraszam na kod obfitości oraz na rytuał walentynkowy. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, pozdrawiam gorąco. Do zobaczenia.